Witam was, kochani, bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku ze SnowRunnera. Kochani, jesteśmy... Gdzie jesteśmy? Jesteśmy w tartaku. I jesteśmy tym Fordem, natomiast, kurczę, chyba jeszcze mi tego nie napisaliście, ale pewnie napiszecie, że w tego Forda nie opłaca się używać bez najlepszego silnika, bo faktycznie sprawdziłem go w warsztacie i w tym momencie mamy mod do masy na kategorii, czy tam w kategorii C. A z tym najlepszym silnikiem, który gdzieś znajdziemy, no to tam jest A. Więc tutaj faktycznie, słuchajcie, zrobiłem sobie tę misję z tym punktem. On był chyba... Tutaj był ten punkt, jeden. Do miejskiego grotołaza. Prawda? Także mamy tylko zrujnowany magazyn, stróżówkę na skalę, które są tutaj, więc to w miarę blisko. I tutaj właśnie między innymi będziemy jechać, aczkolwiek właśnie nie wiem, czy Fordem na początku, czy... chciałem przejechać gdzieś tutaj. Wydaje mi się, że tutaj coś było, ale nie pamiętam właśnie. I pechowa liczba. I pechowa liczba, już to zobaczmy. To są serwisowe części zamienne. Tak, także kurczę, źle zrobiłem. Znaczy, jesteśmy tu Fordem w ramach desek, które musimy dostarczyć tu na górę. Na prognozę niepewną. Także myślałem, żeby zrobić faktycznie Fordem przejazd tam, aczkolwiek najpierw wydaje mi się, że zrobimy pechową liczbę z tym masztem, ponieważ będę potrzebował tego worona, zwłaszcza, że potrzebujemy, słuchajcie, jeszcze jedną chyba, jeszcze jedną część zamienną, tylko moment, to niech ja to znajdę sobie tutaj gdzieś, tu, gdzie ty jesteś? Tutaj jesteś, bo jest jeszcze jeden woron, którego nie używałem. No właśnie, i on ma trzy, jak widać na górze, serwisowe części zamienne, które są potrzebne między innymi. Właśnie chyba tutaj w tym maszcie, tak, to pechowa liczba była, tylko jeszcze raz sobie znajdźmy. Tak, części zamienne i gdzieś były, właśnie nie wiem, czy zachowany antyk, kurczę, czy tutaj chyba aura. Nie, to są zamienne części do pojazdów. Prowizorka, nie, rezerwa, nie, dostawa zapasów, tu. To są potrzebne te rzeczy, serwisowe części zamienne właśnie stąd i stąd, także do obozu wschodniego i tu, więc no, pojedziemy sobie. Zwłaszcza, że jak tutaj dojedziemy, to już jedną część zostawimy. No i właśnie zastanawiam się, czy te części zamienne stąd są potrzebne, kurde, jakoś, żeby je zabrać. Ale zobaczymy. No niestety, kochani, nadal mnie trzyma, kurde, nie wiem, czy to... Katar sienny, czy kurde jakiś, po prostu non-stop mam zatkany nos i jest tragedia. Także wydaje mi się, że faktycznie tamtym Fordem może pojedziemy później, bo bardziej mi zależy na tym. Czy ja zamknąłem się? Tak, zaczepiłem się, okej. I my musimy pojechać... Przelałem całe paliwo z krokodyla tutaj. No właśnie, my musimy pojechać tam. Okej, okay, dobra, jeszcze raz wyłączmy to wszystko. Pojedziemy sobie tędy tu. Tu dookoła, tędy wiadomo. Tu. Tędy ruru. Jak mówię, tu chciałem coś sprawdzić i potem pojedziemy tędy tu. Wydaje mi się, że coś tu mi mignęło. Ale nie jestem pewien. To może być tylko jakieś moje złudzenie optyczne. O, ten woron to jest dobra sprawa, jak się go, kurde, nie rozwala. Nie, no, do tyłu. Może on tutaj działa. Co prawda paliwa nie ma dużo, ale... W zbiorniczku, bo tylko 250 litrów, ale... Być może uda nam się to jakoś... obejść. Tu domyślam się, że to jest ten... No właśnie. Ta pułapka. Tak, wiem, że odczepiłem ten, ale... Ten żuraw, ale to nie szkodzi, bo nie powinno nam tutaj... to mocno utrudnić, chyba. Bo ten woron, kurde, zobaczcie, daje sobie całkiem nieźle radę. Aż do tego momentu, kiedy tu się przewracamy. Bo dość wysoko mamy środek ciężkości.
więc ja tu sobie na luzie pojadę. Dobra. No na padzie, kurczę, i tutaj na kierownicy to jest dobra sprawa, że można bardzo delikatnie ten pedał gazu nacisnąć. I wtedy bardzo delikatnie można jechać. No bo na klawiaturze to albo, kurczę, na maksa, albo w ogóle, nie? Zero-jedynkowo. Nie, pytanie, czy tu jest jakiś, kurczę, ten? Nie, wydaje mi się, że nie. Jakaś pułapka? Nie, tutaj nie ma. Ja po prostu zjechałem trochę. Dobra, i że niby tędy, tak? Tam. Nie, tędy. Tutaj na wprost widać, że to jest ta zapadająca się loda. Sobie to objedziemy. Nie ma co kusić losu. No. Na spokojnie. No i kochani, właśnie dajcie proszę znać w komentarzu, chociaż kurde, ja mam tych odcinków trochę nagranych, bo tam gdzieś, tędy. Bo nie wiem, czy nie zrobić parę misji samodzielnie gdzieś tutaj. Waham się, co prawda. Ale to chyba, nie wiem, nie wiem. Powiem szczerze, bo mam i tak te misje przygotowuję zazwyczaj przed, więc dużo i tak jakby wycinam drogi do, nie? Nie pokazuję wszystkiego, tylko... Tylko te, wiecie, już misje bezpośrednio. No i gdzieś tam, tak? Bo my musimy wjechać potem tam. Ale tu, no właśnie, samochód widziałem gdzieś i dlatego chciałem sprawdzić, czy tutaj nie ma jakiejś... modyfikacji. Jest. No właśnie, kurde. Bo tak pamiętam, że jechałem i gdzieś widziałem samochód, wtedy Tatarinem jak jechaliśmy. I kurde... Dobra, podwyższone do Forda. Spoko. Znaczy on tak naprawdę nie potrzebuje tego teraz, ale... No ale dobra. Ważne, że to mamy. Co tu się dzieje? Dobra. I teraz, skoro tu już jesteśmy, myślę, że muszę pojechać tutaj. Tu, tu. No i właśnie, kurde, nie wiem, czy tędy tu, bo tutaj może być ciasno, jeżeli to są, wiecie, wystające skały. Tu się przewrócę. Dobra, pojedźmy tu i będziemy myśleć. Trzeba po prostu wywiad środowiskowy zrobić. Tu uwaga na kamienie. No, tu jeden kamień, kurde, za dużo i się wywalimy zaraz. No właśnie, pytanie, czy tędy? Chyba tak. Tylko tu na ostrożności. I właśnie, kurde, wiecie co? Chyba na ten kamień wjedziemy prawym kołem. W razie czego się zaczepię. Właśnie chciałem się tak oprzeć trochę. Okej.
No, przynajmniej trochę szerzej jest, tak mi się wydaje. Czy nawet jak mi spadnie ten ładunek, to nie szkodzi. Ważne, żebyśmy my się nie przewrócili. No. No jedź, 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 jedź. O. No jest problem trochę. Nie, 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 nie. Dobra, 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 dobra. W sensie ustaw się. Sorki. Nawet żeby właśnie się tak ustawił, ale kurde, żeby mi on tu nie zgasł. A kurczę, dobra. Okej, 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 na spokojnie. I teraz tak, złapmy się. Świecie, że się muszę łapać czegokolwiek tutaj. Wiecie co? Objedźmy to po prostu. Będzie lepszy pomysł. Tylko nie wiem, gdzie mam dokładnie to dostarczyć. Bo... ustawienia chuda. Tak. Tam. Tam troszkę dalej niż to zadanie. Ja objadę to z tej strony, tylko obawiam się, że mogę się przewrócić za chwilkę. Co za... Dobra, może bardzo, bardzo delikatnie będę jechał. Stój! Raz, że kamera, kurde, robi bzdurę. Stój, 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 stój. Nie, nie, nie zaczepiaj się tam. Nie zaczepiaj się. Dobra, mamy. Mamy to. Git. Dobra. Teraz, kochani, z tym ładunkiem dostarczmy te odeski. No właśnie, kurczę. Nie wiem, jak to zrobić. Pojedźmy na dół, bo tutaj miałem sprawdzić to wtedy. Tą trasą. Tylko, że gorzej jak tu się kurczę, wywrócę gdzieś. Chociaż tu było łatwiej chyba. Po tych skałach. No. Niż tamtędy, co ja jechałem. No ale dobra, trudno. Ważne, że to mamy. Także teraz spadamy. Z tej piekielnej krainy. Do bardziej piekielnej. Właśnie z tym fortem, kurde, zastanawiam się. On jest przygotowany, ale nie wiem, czego będziemy robić teraz. Tatarinem oczywiście wyjechałem tam dalej. I teraz zobaczmy. Bo mogę pojechać na wprost. No i tak trzeba będzie zrobić. Na wprost. I my musimy dostarczyć nie deski. My musimy dojechać tutaj do tych kurde obozów zachodnich i północnych, tak? Nie to. To też nie, dostawa zapasów, to. Tu jest jeden i tam jest drugi. Dobra. Czyli my jesteśmy tu. Polecimy sobie tędy. Tu jest taki przejazd mniej więcej chyba... Chyba tu. Może tu.
I tu Akteon stoi chyba nasz, bo go przygotowywałem też. Nie, on stoi. Nie, tu krokodyl jest. Po co mi tu krokodyl jest? Tu. Tu. Tędy. Tu dookoła mieliśmy jechać. I on stoi z tą misją, bo mieliśmy pojechać tu też dookoła i wjechać tu w ogóle. Także dużo mniej więcej w tym samym miejscu się różnych misji dzieje. Natomiast widzę, że tutaj mamy problem troszeczkę z paliwem, więc... Więc chyba dlatego tamtego krokodyla wyciągnąłem, żeby on... On już ma teraz paliwo, wcześniej miał te części naprawcze. Wiecie co, ja tak może boczkiem będę jechał, bo tutaj mam wrażenie, że ten lód nie jest taki wesoły. Jakby mogło się początkowo wydawać. Przez te leśne odstępy. Nie, to musimy zjechać jednak. Leśne odstępy. Gdzieś tu, kurde, wjechał na górkę i leśne odstępy. Come on! Jedź. Dobra, to jest lód chyba dobry. Mamy niby jechać tędy. Nie wiem, czy mi złapie ten punkt. 30 metrów, nie, trudno. Za to złapie mi kawałek zawieszenia. Poślizg wpadamy, niszczymy sobie koło oraz zawieszenie. Jedziemy dalej. No i właśnie, na wprost widać, że to mi się załamie, nie? I właśnie, gdzieś tu jest taki mały kawałeczek, chyba tu właśnie, gdzie jak się szybko przejedzie, to jeszcze damy radę, no właśnie. Tu widać, nie? Takie trochę... Łoż ty, kurde! Jakie drifty. Dobra. Gdzie muszę jechać? Bo gdzieś, kurde, wjechałem w jakieś dziwne miejscówki. To mi się nie załamie, ale na wprost chyba... Nie, to też mi się nie załamie pode mną. Dobra. Zobaczmy, gdzie jesteśmy, bo... Bo jesteśmy tu. No i dobrze. W takim układzie pojedźmy tędy, tu. No i dojedziemy do Worona, wcześniejszego ograda, także to są w miarę tutaj te odległości nie najgorsze, jak się jedzie tym lodem. Tam trzeba będzie się zatankować. I tyle. 20 minut odcinka widzę, już jest prawie. No ale jedną misję mamy zrobioną. Zrobimy sobie drugą tutaj. No właśnie dlatego chcę powoli kończyć tę misję tutaj i raczej nie pojadę na Imandrę bez skończenia wszystkich zadań tutaj. Bo chcę mieć tutaj z bani to. Jest nasz Woron, drugi, gradzisko, od niego chyba nie wezmę paliwa, tak łatwo, będę musiał zrobić odwrotnie. Zatankuj, no właśnie nie, Woron grad, nie, tylko dodatek serwisowy. Zwłaszcza, że właśnie albo Fordem miałem to zrobić, albo tym Woronem przywieźć ten kontener bezpieczny stamtąd. W ogóle tym Woronem miałem pojechać między innymi naprawić ten. Dobra, tu jest git. Naprawić tą ciężarówkę tutaj niedaleko.
Dobra. Tyle. Przejdźmy się tą samą drogą tu. Tylko, że tak. Tu. I teraz albo tędy. Tu nie wiem, czy jest głęboki ten śnieg, czy nie. Ale zaryzykuję, że nie jest. Tu wróci. Nie. Tu. No i kurde, z tym pakunkiem będziemy gdzieś tu jechać tędy. Może się to uda przejechać po tej stronie. Tu. No i tyle. Osiema. No i właśnie, tak kurczę wygląda. I powiem szczerze, że spoko. No muszę go sprawdzić, nie? To nie może być tak, że... Ja wiem, że pisaliście, że są słabe te pojazdy. Ogólnie, ale... No muszę je sprawdzić, no. Bez sensu by było, gdybym ich nie sprawdził. Jest malutki. To fakt. Tak, widzę, że ten kamień mi tutaj te sanki powstrzymuje. Nasze. 110 tylko litrów, kurczę, zbiornik, więc malo. No ale kurde, fajnie. W środku się siedzi. Pomyka. Pomyk. Faktycznie wysokość środek ciężkości jest ustawiona. O kurde. Miałem pojechać tamtędy. No to do tyłu. Nie będę się pchał w ten śnieg, skoro nie muszę się w niego pchać. Zobaczymy, jak sobie radzi na kamieniach. Jest ok. Ja nie wiem, czy on nie ma autonomicznej tej wyciągarki, kurczę. Ale próbuję coś. Zobaczcie, kurde, jak on ten, jak mu te koła latają. Całkiem nieźle. Zaraz mu screenshota zrobimy. A gdzieś tu mu zróbmy, że się zakopał niby. No, zrobiłem, ale powiem szczerze, że to miejsce jest takie se do robienia zdjęć, więc może gdzie indziej. Ale próbuję, nie? Widać, kurde, że koła boksują. I to jest kwestia przyczepności, a nie mocy silnika. Ja miałem dojechać, moment, bo tu się jakieś dziwne rzeczy wydarzyły. Miałem dojechać tu. Nie. Kurde. Naprawdę. Nie, no bez przesady. Ale chyba z przesadą faktycznie. Moja piernicze. Nie będę wam tego pokazywał, po prostu widzimy się tam dalej, nie? Jak tutaj już ja się trochę przepchnę. Potem pociągnę
Masz ładunek. No i tak to będzie wyglądało. No. Po prostu masakra. Dobra, bo to jest gdzieś tu. Więc przyciągnijmy, kurde, ten... te sanki, a my musimy się udać tam na górę. Gdzie jest, kurczę, ten? Tutaj. Dobra. Po prostu musimy się dostać gdzieś tam. Ale jak my to zrobimy, nie mam pojęcia. Powiem szczerze, że w tym płocie to była jakaś masakra. Po lewej stronie natomiast widzę troszeczkę więcej takich drzew stałych. Chociaż może nie będą potrzebne, zobaczymy. Bo jak nawet z taką prędkością będę jechał, to idealnie. Więcej nie potrzebuję. Dobra. Okej. Jedziemy. Bo tam to faktycznie masakra była. Nigdy więcej tędy. Dobra, git. Czy tu jeszcze może być głęboko, nie? Ale... zresztą tutaj jakaś druga jest w ogóle. Tam idąca w lewo, nie? Git. Zobaczcie, kurde, jak nam dużo zjadło już paliwa, nie? Najgorsze jest to, że nie wiem, jak kurde długo to będzie wyglądała. Znaczy, jak długo będzie to wyglądało, ta droga śmieszna tam. Ale mam nadzieję, że niedługo. Nie wiem, czy go kurde złapię stąd. Puść. Nie. To jest jednak ciężkie. On sobie poradzi, kurde, sam Akteon sobie by poradził tutaj na tej drodze. Ale to jest jednak ciężki ten sanek. Jeszcze teraz jak ciągnę, to jedziemy do przodu, więc droga też ma znaczenie. No chodź. Znaczy, ten Akteon tutaj ma, czy Akcjon, czy jak go kurde nazwać. On ma tylko misję dostarczyć ten kontener właśnie tam, gdzie wszyscy są teraz. Czyli tu. Tak, bo to był ten... tu śmiertelna gorączka, tak. No, stąd tu tylko. I to jest jego jedyna misja, on tam siedzi i kurde nic nie robi. Więcej, bo faktycznie może być problem. Z nim. Na wprost widzę, że to są ewidentnie rozwalające się lody. Czy ja to kurde przekroczę gdzieś w jakimś ładnym miejscu? Daj, a sprawdźmy. Czy to. Nie, no chyba tak. 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 Dobra. Jak cię kurde przetransportować tam? No chyba, kurczę, tędy tu faktycznie, tu wzdłuż. No bo tu chciałem wjechać, nie? W ten... Może ewentualnie tu... Tu i będziemy już na miejscu. Dobra. Dużo nie zostało, jedźmy. 23 litry paliwa tylko, ale mamy na daszku. I
Boczkiem, boczkiem, mam nadzieję, że mi się nie zapadniesz. Nie zapadaj się. Cztery na cztery włączone. Dawaj, ho. No, przynajmniej ten ma, kurczę, ten prześwit większy. Pod kołami, to tyle, dobrze. Dobra, bo zaczynamy się tu, kurde, dusić. Więc zabierzemy wszystko. Właśnie nie wiem, czy pod spodem, kurde, jest też ten łamiący się lód, czy nie. Dobra, widzę, że zaczyna mieć problemy. Nie to. Jeden przycisk. Może tu go, kurde, sfotografuję. Okej. Okay. No, daleczko nie zostało jeszcze, kurczę, tylko ten kawałek tutaj. Przed chwilą jechaliśmy tu woronem. W razie czego będę mógł go tutaj, wiecie, podjechać i wspomóc. Ale już chciałbym, kurczę, żeby on wykonał tę misję. Mamy najlepszy silnik, najlepsze opony. Wrzucimy wysokie biegi, obroty w sensie, wysokie biegi. No próbuję, chłopaczyna. O ty kurde. Teraz się śmieje, nie? Ty, o, faktycznie on ma ten. W sumie. Nie, no dobra. Aż ty, kurde. Nie Freightliner. Vorongrad. Tutaj. Co za typ, nie? To jeszcze, kurde, musiał się tutaj przewrócić. Dobra, wiecie co, ja go wyciągnę stąd. No, bo nie przewrócę go, nie wjadę tam. Także dawaj, ho. Może go przewróci się samo. Dobra. A kurde. Jak tam? Żyjesz? Żyję, ale co to za życie? Dobra. Nie wiem, czy go złapię. Nie, no on tę misję musi dokończyć, ale fajnie, że ma tą wyciągarkę bezprzewodową na Bluetooth.
niezależną. Więc w sumie, jako taki trochę większy scout. Bo ten Warthog nie ma. On na pewno nie ma wyciągarki niezależnej, bo bym, kurde, nie potrzebował Jara w pewnym momencie do tego. Ale sporo niestety pali, kurde. To muszę przyznać. Tak dwie paczki na dzień pali. To jest, kurde, łatwa misja. Come on. W miarę łatwa, nie? Mógłbym ewentualnie po ten drugi pojemnik znowu tatarinem pojechać, tylko nie wiem, czy chcę, powiem szczerze. No i tu jakoś jedzie już spoko. Tam trzeba go dostarczyć. Tatarin jest. Nie wiem, czy to jest kwestia tego, że to jest ciężkie, ten pakunek z tyłu, czy po prostu on nie ma siły, czy co? Dobra. Jeden jest, on nie zniknął sobie, ale jest. Dobra, czy ty masz punkty naprawy? Masz 150, ok. Więc twoja misja będzie taka, że idziemy spać teraz wszyscy. Dobra, wstaliśmy. I lecisz tu. Aktyonie. Tędy, tędy. Tędy tu. Tędy, tędy, tam. Musimy go naprawić. Tylko z drugiej strony, kurde, no mam Worona Grada, ja wiem o tym i że mógłbym go użyć, nie ma problemu. Tylko no właśnie, kurde, no bo Woron sobie poradzi raczej we wszystkich warunkach, a chcę, wiecie, no testować te wozy. Znaczy, no tego to już testowałem, także. Także tutaj różnie to wychodzi. To jest sklep z przyczepami i mogę tutaj, kurde, coś kupić, jakąś przyczepę. Ho, ho, ho. No i pytanie. Nie, no spoko. Kurde, kozica. O, jedź kozica. Jedź, jedź, jedź. Tu pomiędzy atomowymi. Tytanowymi brzuskami. No come on, no nie rób takich rzeczy, ej. Takich też nie rób. I teraz popiernicza, kurde. Wcześniej, nie mogę, nie mam siły, kurde, sanki za ciężkie. Zabierzcie to ze mnie. Mhm. Teraz myku cyk i kurde, jesteśmy na miejscu. Patrzcie, pyk. Jeszcze tu wjadę w błoto. Dam mu sygnał, że jesteśmy. Cześć. Moment, bo to jak bracia muszę tę misję wziąć. Napraw z bagażnika tego Zixa. Potrzebujemy 169 punktów naprawy. Kurde! Po prostu, no ale dobra. Wiecie co, zabierzemy go. Nie wiem, jak go jeszcze zabiorę, bo i tak go musimy zabrać. Tak czy inaczej, więc pojedziemy na dół. Wiem, że miałem robić inną misję tutaj, ale... Ale już trudno. O! On się specjalizuje, ten Aktyon, w tych wszystkich. No właśnie nie wiem, czy tędy dookoła. Tutaj będzie ciężko mi zakręcić między tymi brzozami. Więc dobra, jedźmy tędy, tu.
Mamy miliard pojazdów w razie W, gdyby coś tu się wydarzyło złego. Nie no, jedzie. Włączmy mu silnik. O kurde, teraz to już w ogóle. No problemo. Właśnie on jest nienaprawiony, więc jak walnę tą ciężarówką z tyłu w jakąś skałę, to będę musiał więcej naprawiać potem. No, robi się błotniście. No tu by się jakieś paliwo przydało w sumie, nie? Ale tragedii nie ma, póki co. W tym miejscu... No poza tym miejscem, ale tutaj... Chyba tego po prostu nie przeskoczę. Trzeba będzie się tu wrąbać i tyle. Niskim biegu. Właściwie to jest dobre miejsce na screenshota. Niebezpieczny poziom wody, no te. Może być kurde problem. Wiecie co, ja wyjadę stąd sam. Bo kurde, widzę, że... ...że będzie problem. Najgorsze jest to, że nie ma na przykład... pod klawiszem jakimś, na przykład biegu któregoś, nie? Nie, nie ma czegoś takiego, bo musiałbym poustawiać wszystko, nie da rady po prostu. Nie to. Zatankuj, mamy w ogóle coś? Nie. Dobra, no to tyle. Nie dokończył misji niestety. No ale jak mówię, nie mam paliwa, więc wstawmy go tu. Przełączmy się do Woronagrada. To jest nasz wóz tutaj, który jest odpowiedzialny za te wszystkie naprawy. O, jeszcze paliwo, kurde, mu zabraliśmy. Nie chcę wjeżdżać, jeżeli nie muszę. Za głęboko. No. Jeżeli silnik jest wyłączony, no to ten niebezpieczny poziom wody nie działa. Nie wiem jeszcze dokładnie, jak będziemy się tutaj nim zajmować, tym kurczę, tą ciężarówką, co ją wyciągnęliśmy właśnie. Bo... No bo nie wiem. Nie wiem czym. Ewentualnie, tylko kurde, nie wiem, bo mamy naszego Worona w tamtego wcześniejszego, naszego AE. Tak, to jest to. Naprawmy. Dobra,
I teraz do mechanika amatora. Chyba, że to jest blisko, kurde, ale wydaje mi się, że nie. Tu jest ten zjazd nasz. No chyba, że kurde, tędy. Tu walczyliśmy długo. To będzie chyba, kochani, kolejna jakaś misja. To jest baryłka z ropą plus ta przyczepa serwisowa. Natomiast... no Forda nawet nie ruszam, kurczę. Mógłbym wziąć ten kontener bezpieczny stamtąd ewentualnie. Pojechać tędy i tam. Bo kontener bezpieczny musimy dostarczyć tutaj. Do nas. Natomiast tu jest dostawa zapasów. Patrzę, kurde, ile mamy minut. Czy w 15 minut ja tędy przejadę? Tutaj mieliśmy tylko dotrzeć. Tędy jakoś tu. Nie? Wtedy jechaliśmy. Tu. I tu jest ten kontener. I tam dostawa zapasów. To było to? Nie. To. Nie to. Nie, to. To. To tam. No. Dobra. Kochani, żeby to, kurczę, zakończyć jakoś sensownie, wiem, że już jest późno, ale chcę to, kurde... Chcę to skończyć. Mamy, paliwo mamy. Więc pojedziemy szybciutko. A ten Woron raczej nie będzie miał takich problemów jak Acteon. Aceton. Zwłaszcza, że mamy tylko jedną tą tutaj. Jeden ładunek. Więc pojedźmy, zostawmy i potem ewentualnie... Znaczy, no i tam zakończymy po prostu. Naszą misję. Tak, wiem, tędy. Tu jest ta droga niby przez kamienie. Co, jechaliśmy Tatarinem tędy? Tylko no właśnie. Jak tu się, kurczę, w tym wszystkim odnaleźć? Pomiędzy tymi kamieniami, chyba tędy. Mamy tu łańcuchy, więc tyle dobrze. Może powinniśmy mieć troszkę łatwiej niż Tataryn w tych jaskiniach tam. Właśnie nie wiem, czy dojechałem do drogi, chyba jeszcze nie. Tam jest droga. Nie wiem, czy po tych kamieniach tam w prawo? Chyba tak, co za G. Kto to wymyślił? Nie, no to nie jadę tam ten bez sensu. Tatarin mógł się jeszcze jakoś prześlizgnąć, ale ja tym wielkim wozem, ale kurde, to wszystko jest zablokowane. Aj, kurde, blaszka. Wszystko patrzę, że to są te drzewa, których nie da się złamać, nie? Dlatego to jest takie zablokowane. Może się przecisnę tędy. Pomiędzy jednym a drugim. Puść mnie, puść mnie, puść. Kurde. Ale kurde. Jest tytanowa brzoza, więc trzeba uważać.
i tędy. Co za masakra, nie? Właśnie nie wiem, kurde, czy tędy, czy tu. Moment. W lewo. Dobra, to już nawet nie będziemy te... Tędy specjalnie jechać. O kurde. Chyba będziemy. Bardzo delikatnie z tą wyciągarką, bo się kurde da się przewrócić po prostu, wiecie, na boczek i tyle. Dobra. Go, bo naprawdę miliard czasu straciłem. I teraz nie pamiętam. Dobra, tu, tędy. O ile ja tu kurde wjadę. Właśnie po to kurde pewnie dali te malutkie samochodziki, nie? Jedno takie jednoosobowe. Żeby właśnie nie można było większymi ciężaróweczkami tutaj wjechać. Ale zobaczymy. Może się to uda, może nie. Powinno się udać, z tego co widzę. No troszkę niestety nam obijemy się. Tak, tu problemów nie ma, jak Tatarin miał. Muszę się przełączyć na ten tryb, bo nie widzę. Gdzie jadę? Ja oczywiście sobie sam już potem stąd wyjadę. O kurde. Także tylko trzeba dotrzeć tutaj. No i zabiorę jakoś ten kurde kontener tam raczej do bazy. No bo tu już nie będzie problemów tutaj. Raczej widzieliśmy tę drogę, a musimy dostarczyć ten kontener tam, gdzie pierwszy, więc... Znaczy, nie oddam misji, ale po prostu doprowadzę już tak bliziutko, że zakończymy tę misję w następnym odcinku. Dobra. Świetnie, pozwoli nam to przetrwać zimę. Jeszcze raz dzienny 8300. Całkiem nieźle. Dobra. No i właśnie, te deski, kurde, co mamy zaznaczone teraz do stacji Meteo, to będziemy właśnie robić Fordem w następnym odcinku. A, bo to jest ta prognoza niepewna. Tak, do stacji Meteo. Miejski Grotołaz. To nam brakuje tylko... Tutaj. Zrujnowany magazyn. No i to prawdopodobnie zrobimy właśnie Fordem. Tu pojedziemy i tam. Pit stop to jest ta cysterna. Antyk to jest ten oficerów. Kurde, tutaj trzeba będzie wjechać jakoś, ale nie mam pojęcia czym. Prawdopodobnie Tatarinem. Surowa aura to są części zamienne do pojazdów T. Kurde, nie wiem. Znaczy prawdopodobnie jakąś ciężarówką tu wjedziemy. Tyle, fabryczne klimaty, no to tu jest to. Prowizorka to są metalowe belki. No. Kurde, tylko do tajgi nie mogę podłączyć niestety żurawia, bo sprawdzałem to. Mamy sobie tutaj tajgę. No właśnie. I ona niestety nie może mieć żurawia. Znaczy może mieć, ale nie może mieć wtedy burt, nie? Widać, że usuwa. No. W razie W. No ale potrzebujemy, kurde. Potrzebujemy... Znaczy metalowe belki ewentualnie mógłbym zawieźć. Do prowizorki. No, także... Wiecie co, prawdopodobnie tę prowizorkę zrobię sam, bo to już jeździliśmy tutaj sporo. I wydaje mi się, że tutaj nic więcej się nie wydarzy, także... Części zamienne do pojazdu. Może zabierzemy, bo to jest gdzieś blisko. A tak to... Ten kontener bezpieczny, tak, to za chwilkę to zrobimy. Baryłki z ropą są tu. No. Sporo mamy pojazdów, ale mało z miejscami na te. Pokolana, Canem Loafem. Dostarczamy mechanika amatora, to też stąd, kurde. Tu, ale to jest... Tu jeszcze w miarę chyba tędy się pojedzie.
No i tutaj mamy krokodyla, który ma paliwo po prostu w sobie. No i tyle. Także może ciebie, kurde, weźmiemy, krokodylu, żebyś tamtego kanala UFA zabrał. Tu. No i tutaj będziemy mieć też dostęp do paliwa, chociaż jak mówię, no mamy tutaj sklep z przyczepami, więc mogę sobie kupić jakąś przyczepę z paliwem. Dobra, będziemy myśleć, kochani. Póki co tyle w tym odcinku. Dzięki za uwagę. Trzymajcie się. Oceńcie film. Dzięki. Pa.